funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1 226 098. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 62 097. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110 903. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 301 759. Tworzy się rezerwę celową na małe granty i projekty 45 tysięcy i tworzy się rezerwę celową na budżet obywatelski w wysokości 176 tysięcy 381. Upoważnia się burmistrza Dzierżgonia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 1 500 000 i oraz długoterminowego kredytu na 3 354 452. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów o ciągłości działania jednostki, dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy składek od nich naliczanych w ramach działu, dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dzierżgonia. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. No to proszę Panie Skarbnik o odczytanie opinii regionalnej Izby Obrachunkowej Gdańsku o projekcie uchwały budżetowej gminy Dzierżgonia na 2019. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, przedstawiam uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Skład orzekający w osobach pan Roman Pandrejewski, pani Anna Partek, pani Alicja Śrubkowska opiniuje pozytywnie projekt uchwały budżetowej gminy Dzierżgoń na rok 2019 oraz możliwość sfinansowania deficytu budżetu. Pozwolicie Państwo, że kwot nie będę odczytywać, bo one wynikają już z uchwały budżetowej na rok 2019. Na podstawie, w opinii, w uzasadnieniu, na podstawie materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej skład orzekający stwierdza, że w zakresie dochodów opracowany został w układzie działu klasyfikacji budżetowej wraz z podaniem źródeł i pochodzenia, zaś wydatki opracowane zostały w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Projekt budżetu pod względem merytorycznym obejmuje możliwe do uzyskania dochody własne gminy z podziałem na dochody bieżące majątkowe oraz wydatki na realizację obligatoryjnych zadań własnych, jak też zadań zleconych. Został również spełniony wymóg artykułu 242 ustawy o finansach, który obliguje do zaplanowania w budżecie wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż planowane dochody bieżące, powiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W uzasadnieniu do budżetu podano ogólną podstawę oraz sposób kalkulowania planowanych dochodów i wydatków budżetowych. Biorąc pod uwagę całość materiałów przedłożonych do zaopiniowania, skład orzekający stwierdził, że projekt budżetu został opracowany zgodnie z prawem, a materiały jemu towarzyszące pozwalają ocenić zamierzenia burmistrza w zakresie realizacji zadań gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przewodniczący komisji o odczytanie opinii swoich komisji. Wysoka Rado, zgodnie z obowiązującą procedurą uchwalania budżetu gminy Dzierżgoń, Komisja Rozporządzenia Budżetu Rady Miejskiej Dzierżgoń na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałej w dniu 4 grudnia 2018 roku pozytywnie zaopiniowała projekt z uwzględnienia autopoprawki do budżetu gminy Dzierżgoń na 2019 rok, ustalony zarządzeniem nr 929, łamany na 2018, burmistrza Dzierżgonia z dnia 14 listopada 2018 roku. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przewodniczącego komisji przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z obowiązującą procedurą uchwalenia budżetu gminy Dzierżgoń, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Dzierżgoniu na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałej w dniu 4 grudnia 2018 roku
pozytywnie zaopiniowała projekt z uwzględnieniem autopoprawki do budżetu gminy Dzierżoń na 2019 rok. Ustalonym zarządzeniem nr 929/2018 burmistrza Dzierżonia z dnia 14 listopada 2018 roku. Dziękuję. Dziękuję. Proszę przewodniczącą komisji oświaty. Panie przewodniczący, szanowna rado. Zgodnie z obowiązującą procedurą uchwalania budżetu gminy Dzierżoń, Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Dzierżoniu na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałej 24 grudnia 2018 roku pozytywnie zaopiniowała projekt z uwzględnieniem autopoprawki do budżetu gminy Dzierżoń na 2019 rok. Ustalony zarządzeniem nr 929/2018 burmistrza Dzierżoń z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Dzierżoń na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa zajmie się uwagi? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto jest za uchwaleniem budżetu gminy Dzierżoń na 2019 rok? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że za głosowało 14 radnych. Przeciw nie było nikogo i nikt się nie wstrzymał. Szanowni Państwo, przystępujemy do punktu 9. Zmiana budżetu gminy na 2018 rok. Bardzo proszę Pani Skarbnik. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. Niewielka zmiana, zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 3666, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3666. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 42 518 854,59. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 3666. O taką kwotę zwiększa się wydatki bieżące oraz zmienia się wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 45 950 880,59. Ustęp 3 w paragrafie 2 ustęp 2 określający plan wydatków majątkowych. Załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dzierżonia. Projekt tej uchwały został zaopiniowany pozytywnie na wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę Radę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa miałby jakieś uwagi jeszcze? Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Kto spośród Państwa jest za przyjęciem wyżej wymienionej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty 14 głosami. Przeciw nie było nikogo. Nikt się nie wstrzymał. Punkt 10. Uchwalenie wydatków budżetu gminy w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Bardzo proszę Państwa. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2018 roku z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 1. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w punkcie 1 zgodnie z załącznikiem nr 2. Określa się ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2018 roku z upływem roku budżetowego określonym w załączniku nr 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji. Szczegółowo został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę Radę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa miałby jeszcze jakieś uwagi w kwestii wyżej wymienionej uchwały? Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Panie Przewodniczący,
Dokończę głosowanie. Tak. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że za przyjęciem uchwały było 14 radnych, przeciw nie było, nie wstrzymał się również. Punkt 11. Zarządzenie wyborów do organów jednostek pomocniczych w gminie Dzierżoń. Bardzo proszę pana kierownika o zreferowanie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały Rady Miejskiej w Dzierżoniu w sprawie zarządzenia wyborów do organów wykonawczych jednostek pomocniczych w gminie Dzierżoń. Paragraf 1, ustęp 1. Zarządza się wybory do organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Dzierżoń. Ustęp 2. Ustala się, że wybory wymienione w ustępie 1 odbędą się od 16 lutego do 31 marca 2019 roku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dzierżonia. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podłączeniu. Projekt został pozytywnie przyjęty przez poszczególne komisje Rady Miejskiej. Bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi? Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty 14 głosami przeciwno. Nie było nikogo, nikt się wstrzymał. Punkt 12. Wyrażenie zgody na sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z gruntem i na udzielenie bonifikaty. Bardzo proszę panie kierowniku o przedstawienie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały Rady Miejskiej w Dzierżoniu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i na udzielenie bonifikaty. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i na udzielenie bonifikaty szczegółowo opisanego w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dzierżonia. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Również projekt uchwały został pozytywnie przyjęty przez Komisję Rady Miejskiej. Bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi w sprawie wyżej wymienionej uchwały? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty 14 głosami przeciw 0. Wstrzymujących się również 0. Przechodzimy do punktu 13. Wybór kandydatury z gminy Dzierżoń na członka powiatowej Rady Rynku Pracy w Szturm. Bardzo proszę zastępcę burmistrza. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, prezentować projekt uchwały, który będzie dysygnował przedstawiciela z gminy Dzierżoń do powiatowej Rady Zatrudnienia. Podczas posiedzenia połączonych komisji państwo radni taką kandydaturę zgłosiliście, dlatego uchwalę już jeszcze nazwisko, które państwo kupowaliście panią Górę Dzierżonię i ją też o tą treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Dzierżoniu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury przez gminę Dzierżoń na członka powiatowej Rady Rynku Pracy w Szturmie. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska uchwala co następnie. Gmina Dzierżoń zgłasza na kandydata do powiatowej w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Szturmie panią Jolantę Szewczun. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dzierżonia. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem przedstawionej uchwały przez pana wiceburmistrza? W treści przedstawionej przez pana burmistrza i proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty 14 głosami przy 0 przeciwnych oraz 0 wstrzymujących.
Przechodzimy do punktu 14. Podwyższenie kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023. Bardzo proszę panią dyrektor i proszę o taką oferę społeczną. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, przedstawiam projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023. Paragraf pierwszy. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w artykule 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w celu udzielenia wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom wymienionym w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowionego wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 31/314/2014 Rady Miejskiej w Dzierżonie z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dzierżonia. Paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Tarnowskiego i wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2019 roku. Szanowni Państwo, ta uchwała została pozytywnie zaopiniowana na posiedzeniu Komisji Stałej. W związku z czym bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Czasami jakieś uwagi się tam nie ma. Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały przedstawionego przez panią dyrektor? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty 14 głosami. Przeciw było 0, wstrzymało się również 0. Punkt 15. Określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Bardzo proszę pani dyrektor. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, przedstawiam projekt uchwały. Paragraf pierwszy. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za udzielone wsparcie w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w artykule 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 31/315/2014 Rady Miejskiej w Dzierżonie z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dzierżonia. Paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2019 roku. Szanowni Państwo, ta uchwała również została pozytywnie zaopiniowana na posiedzeniu Komisji Stałych. W związku z czym proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Przesłam uwagi. Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu przedstawionego przez panią dyrektor? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że za przyjęciem projektu uchwały było 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się również 7 radnych. Przechodzimy do punktu 16. Przyjęcie wieloletniego programu osłonowego Posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023. Ponownie panią dyrektor prosimy o sprawozdanie.
Przewodniczący, Szanowni Państwo, przedstawiam projekt uchwały. Paragraf pierwszy. Uchwała uchwala się program osłonowy posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Dacie moc uchwała nr 31, łamane na 313, łamane na 2014, Rady Miejskiej w Dzierżgonie z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania, pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dzierżgonia. Paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Szanowni Państwo, pozwólcie, że załącznika do niniejszej uchwały nie będę czytała, ponieważ został on szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Stałej i również została po uchwała zaopiniowana, więc proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę. Zatem przystępujemy po raz kolejny do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały przedstawionego przez panią dyrektor? Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Przewodniczący. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że za przyjęciem projektu uchwały było 14 radnych, przeciw nie było radnych głosujących oraz nic się nie wstrzymał. Przechodzimy do punktu 17. Czy Państwo życzą sobie przerwy? Proponuję jeszcze tą jedną, ten jeden projekt uchwały i wtedy ogłosimy 5-minutową przerwę. Punkt 17. Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Dzierżgoń na rok 2019. Bardzo proszę, pani dyrektor. Panie przewodniczący, szanowni państwo, przedstawiam projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Dzierżgoń na rok 2019. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Dzierżgoń na rok 2019, gdyż w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dzierżgonia. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, załącznikiem do tej uchwały jest program, który również został Państwu szczegółowo przedstawiony na posiedzeniu Komisji Stałej. Jeżeli są jakieś dodatkowe pytania, to bardzo proszę, jeżeli nie, to proszę o podjęcie do przyjęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały przez panią dyrektor? Bardzo proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Stwierdzam, a kto przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że za przyjęciem projektu uchwały było 14 radnych. Przeciw 0, wstrzymało się 0. Szanowni Państwo, ogłaszam 10-minutową przerwę. Okaże czwartej sesji Rady Miejskiej w Dzierżgonie. Przechodzimy do punktu 18. Zmiana uchwały numer 34, łamane na 284, łamane na 217 Rady Miejskiej w Dzierżgoniu dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Dzierżgoń na rok 2018. Bardzo proszę pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Panie przewodniczący, szanowni państwo, przedstawiam projekt uchwały. Paragraf pierwszy. W uchwale 34, łamane na 284 na 2017 Rady Miejskiej w Dzierżgoniu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Dzierżgoń na rok 2018. Załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dzierżgonia. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, te zmiany w załączniku były czysto porządkowe. Ten projekt uchwały również został przedstawiony i szczegółowo omówiony na
przystępujemy do głosowania. Kto z pośród radnych jest za przyjęciem projektu uchwały przedstawionego przez panią dyrektor, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty 14 głosami przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się. Przechodzimy do punktu 19. Określenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów na terenie gminy Dzierżgoń. Bardzo proszę, ponownie panią dyrektor. Panie przewodniczący, szanowni państwo, pozwólcie, że nie będę odczytywała tej uchwały, ponieważ ona również została państwu szczegółowo przedstawiona na posiedzeniu komisji stałych. Została ona pozytywnie zaopiniowana. Jest to uchwała czysto porządkowa. W związku z czym proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały przedstawionego przez panią dyrektor? Bardzo proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty 14 głosami przy 0 głosów przeciwnych i 0 wstrzymujących się. Przechodzimy do punktu 20. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Dzierżgoniu. Szanowni państwo, przedstawiam projekt uchwały Rady Miejskiej w Dzierżgoniu w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Dzierżgoniu na rok 2019. Po przedstawieniu podstawy prawnej uchwała się co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się plan pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Dzierżgoniu na 2019 rok. W brzmieniu załączników nr 1 do nr 4 niniejszej uchwały, paragraf drugi, uchwała życie, wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy państwo życzycie sobie odczytanie planu pracy? Ponieważ był on szczegółowo analizowany, przedstawiony na posiedzeniu, wspólnym posiedzeniu komisji, myślę, że możemy przejść do kolejnego punktu, którym jest dyskusja. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi? Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Dzierżgoniu na rok 2019? Bardzo proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty 14 głosami przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się. Przechodzimy do punktu 21. Przyjęcie planu pracy. Przepraszam. Planu pracy Rady Miejskiej w Dzierżgoniu na 2019 rok. Tu, tak jak w przypadku poprzednim, wszystko zostało przedstawione i przeanalizowane, przedyskutowane na komisji wspólnej. Przedstawię teraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Dzierżgoniu w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dzierżgoniu na 2019 rok. Po przedstawieniu podstawy prawnej uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej w Dzierżgoniu na 2019 rok. No tu oczywiście są wypisane wszystkie kwartały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dzierżgoniu na 2019 rok? Bardzo proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty 14 głosami przy 0 przeciwnych oraz 0 wstrzymujących się. Szanowni państwo, punkt 22. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w Dzierżgoniu
za 2018 rok. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Budżetu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Dzierżoniu w 2018 roku zrealizowała wszystkie punkty wynikające z planu pracy. Dyskusje na tych komisjach czasami były burzliwe, ale zawsze komisja kierowała się interesem gminy. Także coś dodam tylko tyle, że praktycznie na każdym posiedzeniu komisji było obecność była 100%. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o krótkie przedstawienie takiego sprawozdania. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła 2 posiedzenia oraz 4 samodzielne i 4 wspólne. Rozpatrywane były materiały sesyjne w całej rozciągłości oraz wszystkich, szczególnie spraw dotyczące problemów naszej wsi. Myślę, że to, co było w planie, zostało zrealizowane. Postaramy się dalej działać przede wszystkim na dobra gminy, ale przede wszystkim mnie jako Komisja Rolnictwa na dobra mieszkańców wsi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Dzierżoniu 2018 rok. Komisja w 2018 roku działa w oparciu o plan pracy Komisji zatwierdzoną uchwałą nr 34/291/217 Rady Miejskiej w Dzierżoniu z dnia 28 grudnia 2017 roku. Na posiedzeniach zajmowała się sprawami merytorycznymi przyjętymi w planie pracy, a także omawiała i opiniowała materiały na sesję Rady Miejskiej w Dzierżoniu. W 2018 roku odbyła 2 posiedzenia oraz uczestniczyła w 4 posiedzeniach wspólnych Komisji Stałych Rady Miejskiej, na których rozpatrzyła informacje z działalności posterunku Policji w Dzierżoniu za 2017 rok, z działalności Straży Miejskiej w Dzierżoniu za 2018 rok po stronie realizacji zadań oświatowych za pierwsze półrocze roku szkolnego 2017-2018. O przebiegu ferii zimowych w placówkach kulturalno-oświatowych, o planowanej pracy placówek oświatowych Dzierżyńskiego Ośrodka Kultury i Świetlic Wiejskich w okresie wakacji, o działalności gminy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok, dotyczącą gotowości placówek oświatowych do przyjęcia dzieci do szkół i przedszkoli po przerwie wakacyjnej oraz o potrzebach finansowych placówek. Dotyczącą potrzeb finansowych Dzierżyńskiego Klubu Sportowego Policzce oraz Dzierżyńskiego Ośrodka w zakresie realizowanych inwestycji prowadzonych działalności. O stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Dzierżoń w roku szkolnym 2017-2018 oraz kształcaniu nauczycieli w roku 2018. Rozpatrzyła sprawozdanie za 2018 rok z wysokości średniej wynagrodzeń nauczycieli na poziomie szkolnym stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego. Zapoznała się z planem pracy Dzierżyńskiego Ośrodka Kultury za 2019 rok. Przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dzierżoń za 2018 rok, z wykonania planu finansowego za rok 2018 Dzierżyńskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej, informacje o stanie mienia komunalnego, sprawozdanie finansowe gminy Dzierżoń. Zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Dzierżoń za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Dzierżoń za 2017 rok oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Dzierżonia absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017. Rozpatrzyła informację burmistrza Dzierżonia o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierżoń za pierwsze półrocze 2018 oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2018 Dzierżyńskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dzierżoniu. Zaopiniował projekty uchwały budżetowej gminy Dzierżoń na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Dzierżoń na lata 2019-2027. W roku 2018 Rada Miejska podjęła 62 uchwały. Sporządziła sprawozdanie za 2018 rok, przygotowała plany pracy komisji na 2019 rok. Dziękuję. Dziękuję za wszelką informację. Poproszę przewodniczącego komisji rewizyjnej Rady Miejskiej. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawię sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dzierżonie za 2018 rok. Komisja w 2018 roku działała w oparciu o plan pracy komisji zatwierdzony uchwałą nr 34/291/217 Rady Miejskiej w Dzierżoniu z dnia 28 grudnia 2017 roku. Komisja w tym czasie odbyła 4 posiedzenia, na których rozpatrzyła 2 skargi złożone na działalność burmistrza Dzierżonia. Zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu gminy Dzierżoń za 2017 rok i opracowała wniosek w sprawie absolutorium dla burmistrza Dzierżonia z tytułu wykonywania budżetu gminy za 2017 rok. Rozpatrzyła informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwszym półroczu 2018 roku oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, planów finansowych za pierwsze półrocze 2017 roku Dzierżońskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dzierżoniu. Sporządziła sprawozdanie za 2017 rok. Uchwaliła plan pracy na 2019 rok. Oprócz powyższych posiedzeń komisja przeprowadziła następujące kontrole problemowe. W Dzierżońskim Klubie Sportowym Powiśle, Szkoły Podstawowej Bruk, Szkoły Podstawowej w Dzierżoniu, Szkoły Podstawowej w Bągardzie, Przedszkola w Dzierżoniu oraz Oddziału Przedszkola w Żuławce Szkuńskiej. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzierżońskiego Ośrodka Kultury, burmistrza Dzierżonia w zakresie zamówień publicznych za rok 2017 oraz pierwsze półrocze 2018 roku, burmistrza Dzierżonia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok oraz pierwsze półrocze 2018 roku. Należy nadmienić, że w toku przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Dzierżoniu nie stwierdziła nieprawidłowości finansowych. Zastrzeżenia, uwagi oraz wnioski Komisji Rewizyjnej ujęte są w protokołach z posiedzeń kontroli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do przedstawionych sprawozdań? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że sprawozdania działalności Komisji Stanów Miejskich w Dzierżoniu zostały przyjęte. Punkt 23. Wolne wnioski i informacje. Bardzo proszę. Oczywiście wszyscy Państwo, również osoby w sali, jeśli mają takowe, bardzo proszę zgłaszać. Tam może pierwszy był Pan z tyłu, bardzo proszę. Ja mam zapytanie do przewodniczącego. Czy to prawda jest, że radny Zbigniew złożył rezygnację oficjalnie? Za chwileczkę w punkcie komunikaty przewodniczącego zapoznam Państwa z tą sprawą dogłębnie. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja korzystając z obecności Pana Prezesa RPWiK-u, chciałem serdecznie podziękować za wykonaną usługę przyłącza nowego wody na osiedlu Jagiellonia. Pierwszy raz przed świętami nie mieliśmy problemu z wodą. Prosiłbym Pana też o przekazanie podziękowań pracowników, bo powiem tak, z przyjemnością się patrzyło na ich pracę. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, radny. Panie Przewodniczący, Wysoki Rado, Panie Burmistrzu, ja mam takie dwa pytania. Pierwsze pytanie, mieszkańcy mnie poprosili, Panie Burmistrzu, mieszkańcy ulicy Limanowskiego mnie poprosili o przyjrzenie się tej kładce, co przechodzi między Słowackiego a Limanowskiego. Naprawdę, stan tam jest porażający. I drugie pytanie, na ten rok miały być rozłożone oświetlenia na ulicy Jana Pawła II w stronę Brakwic. Nie ma do dnia dzisiejszego nic w tej sprawie. I druga ulica to Słoneczna. Co w tej sprawie dalej? Bo budżet był, pieniążki były, ale dalej nic tam się nie dzieje. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze? Bardzo proszę. Ja do Pani Burmistrza, Burmistrz, mieszkańcy Dzierżonia bardzo się cieszą z tak ładnego wystroju świątecznego, ale bardzo proszę, żeby włączyć chociaż jeszcze ulicę Zawadzkiego.
bo to się skończyło na wjazd na ulicę Trauguta. I jeszcze jedna sprawa dotycząca sklepu przy Domu Kultury. W tej chwili jest bardzo ciemno, młodzież chodzi na różne zajęcia i od mostu w stronę straży nie palą się w ogóle te lampy tam. Jest bardzo ciemno. One się paliły, już były naszykowane, no nie tak dawno chyba, i w tej chwili one się nie palą. Od mostu aż do straży. A tam młodzież na chodzi jest ciemno, tylko tam nie ma żadnej lampy. Dziękuję. Proszę bardzo. Mam pytanie do pani burmistrz. Pani burmistrz, czy planowane są jakiekolwiek działania polegające na naprawie nawierzchni znajdującej się na placu przed budynkiem mieszkalnym Kościelna 1? Oraz drugie pytanie dotyczące możliwości montażu luster drogowych na skrzyżowaniu ulic Przemysłowa 1 Maja i odrodzenia vis-a-vis budynku starego Spichlerza. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Jeszcze mam też do pani burmistrz pytanie odnośnie nielegalnych wysypisk, bo to już widzę teraz, jak ten śnieg troszeczkę padało. Teraz te pojawiły się znowu. Takim największym czy najczęstszym jest młyn. Stara droga właśnie. Tam wczoraj przyjeżdżałem i znowu jest mnóstwo tego, nie? Stara droga, czyli nasz wysypisk. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu. Ja tak w imieniu własnym i mieszkańców chciałbym podziękować za naprawienie mostu na pompie podjazdów, najazdów na ten most, bo praktycznie była droga już nie od roku był ten program zgłaszany, a teraz został zrobiony. Także serdecznie dziękuję za to. Dziękuję. Czy są jeszcze? Bardzo proszę. Ja mam pytanie do pana prezesa ADM-u. Czy coś wiadomo w dalszej sprawie z replikami? Jeszcze po chwilę, jeśli chodzi o postępowanie te administracyjne, ono nie zakończyło się do dnia. Ona nawet dzisiaj miało być ostateczne zamknięcie tej sprawy administracyjnej, tak więc jakaś decyzja miała zapaść w dzisiejszym dniu. Jak tylko będę wiedział, to pani burmistrz od razu tą informację przekaże. Tak? Radny Czechowski, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Burmistrz, odnośnie, to Pan Skiet poruszył temat wypłat administracji, tak jak przedszkoli, szkół i chyba wielu, tam się są te składane te wszystkie dodatki do jednego worka i wypłata was jest tych pracowników cały czas taka sama. Czy miał pan oficjalnie coś wiemy, że dopiero 2020 roku to się zmieni? Czy to jest prawda, czy tam jakaś ustawa ma się zmienić? Oskarżowo te wszystkie dodatki. Państwo, i to wiemy o tym, że stażowe nie będzie się wliczało do zasadniczych. Zasadniczych, ale właśnie pracownicy tego nie wiedzą i pytają się. Polityka pani burmistrz jest taka, że zasadnicze będzie wysokości minimalnej. Tak? I staż dodatkowo starszy. Od 1 stycznia 2019 roku. Tak? Ono generalnie już tak było, proszę Państwa, nie w niewielkim zakresie zachwianie w niektórych osobach, ale generalnie już te minimalne zasadnicze w gminie jedynie funkcjonują. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że znowu został uszkodzony chodnik, jak się jedzie na cmentarz między osiedlem Jagieły a targowiskiem tym. Tam znowu Jana Pawła, a targowiskiem. Tam znowu śnieżarówka wjechała na ten chodnik i tam dopóki nie będzie to zrobione na tym narożniku, myślałem może o tych takich rurach tych, co na przykład są tutaj. Bariery takie wstawione, więc tam zawsze będzie uszkadzany ten chodnik. Dopóki ktoś nie zrobi, nie zabuduje tego, to te ciężarówki, które tam wjeżdżają, no zahaczają te chodniki, uszkadzają cały czas ten chodnik. Znowu tam są te płytki, wszystko połamane. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Czy panie burmistrz? A proszę, przepraszam państwa. Ja chciałem się zapytać jeszcze, to znaczy zapytać. Mamy piękne coś takiego jak żwirownia nasza, minięta. Ta piękna jest, piękna była przynajmniej. Dopóki teraz są pozamykane już te kopalnie już tam żadna nie działa. Nie można tam przejechać. Są drogi tak zniszczone.
a tam z tego co widzę, to dużo ludzi na rowerach, na przynajmniej kiedyś czyszczało, nie? Teraz prosiłbym o naprawienie może jakoś tego, żeby można dalej było korzystać z tego. Mówimy o wewnętrznych drogach żwirowych, na terenie pieniądze żwirowe. Tak, tak, gdzie te stawy są. Wiem. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Czy Pani Burmistrz chciała... W pakiecie. Tak. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, na niektóre pytania będę mogła Państwu odpowiedzieć, ale na niektóre po prostu nie znam odpowiedzi, dlatego że burmistrzem jestem od miesiąca i jeżeli zostało zadane pytanie, że było zaplanowane oświetlenie na ulicy Jonowskiego, nie na Pawła i Słonecznej, nie zostało zrealizowane, to będzie wynikało z tego, że skonsultuję, dlaczego to zostało nie zrobione, a było to w budżecie zaplanowane. Jeżeli chodzi o skwerek, to powiem tak, rzeczywiście ostatnio jak tam, a chodzę często, dwa razy w tygodniu, więc wieczorami to się paliły lampy. Teraz widocznie coś, znowu jest jakaś awaria, na pewno zadbałam o to, żeby te lampy ponownie rozświetliły te miejsce, bo to rzeczywiście jest dosyć duży odcinek, który jest ciemny i niebezpieczny, tym bardziej, że uczęszcza tam dzieciaki. Także na pewno to na pewno zaraz zgłosimy, to jest jakaś awaria związana z oświetleniem. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o kościelną 1 i park i robienie tam nawierzchni, została ona zaplanowana. Jeżeli chodzi o lustra drogowe, to dotyczą one drogi powiatowej. Powiatowej i gminnej. I na stan wiedzy na ten moment mogę powiedzieć, że do takich czynności jest w powiecie powołana komisja. Ona współpracuje oczywiście z naszymi służbami i na pewno ten temat zamontowania tych lustr drogowych w tych miejscach, o które Pan zgłaszał, na pewno to poprosimy, żeby na ten temat też się wypowiedziała i też jak tutaj była, to właśnie spojrzała. Bo tu pewnie będzie tak, że te lustra będziemy musieli montować gdzieś w okolicach, pewnie do domów prywatnych, prawda, żeby to było. Ja też mam tam problem z wyjazdem. Jeżeli chodzi o gospodarkę odpadową, to chciałam powiedzieć taką rzecz, że przed nami jest, proszę Państwa, na pewno nowy program gospodarki odpadowej. Służby związane z ochroną środowiska gminną, ale również i komunalną, pracują nad tym, żebyśmy mogli w 2019 roku zaproponować Państwu skuteczny sposób odbioru odpadów. Dziwi mnie to, że wszyscy płacimy za odpady, a dalej tworzone są wysypiska dzikie. Pewnie jak jest, a nie znajdziemy właściciela, a jest to na naszej drodze gminnej, to zgodnie z przepisami, my jesteśmy właścicielami tego wysypiska i to my jako gmina będziemy musieli to wysypisko uprzątnąć i porządkować. Chyba że ktoś był na tyle nieostrożny, że w tych odpadach coś znajdziemy. Wtedy będziemy mieli właściciela. Tak się też nieraz zdarza. Jeżeli chodzi o uszkodzenie na targowisku, to też no, zobaczymy, co możemy w tej kwestii zrobić, żeby to skutecznie przeciwdziałać takiemu najeżdżaniu. By się wydawało, że to wszystko zależy od kultury kierowców. Nie będziemy w stanie tego wszystkiego upilnować, ale myślę, że te uszkodzenia na pewno pewnie po nowym roku będą naprawione i nie będą zachęcały do takiego zjazdu niezgodnego z przeznaczeniem. Myślę, że na to, co mogłam Państwu odpowiedzieć, to odpowiedziałam, myślę, że to będziemy te zadania, które jeszcze zanalizowały. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie. Panie Burmistrzu, w imieniu mieszkańców jeszcze Jagiełły, tych co mają pieski wyprowadzone, prosili, żeby no, mówię, rozstawić jakieś kosze na te odchody, bo rzeczywiście coraz więcej ludzie rzeczywiście, no schyla się to, co pieszczo sobie robił, wrzuca do zbiorowego śmietnika. Mówię, chociaż w tych miejscach, no powiem takich zielonych, takich skupisk, czy w parkach, czy
Prosiłbym, żeby przy planowaniu dostawiali jakieś koszty, żeby też pomyśleć o właścicielach, którzy chcą no, postępować właśnie. Dziękuję. Ja chciałam tylko dopowiedzieć, bo o jednej rzeczy Państwu zapomniałam powiedzieć. O kładce, to też jest mój ulubiony skrót, który też jest mocno niebezpieczny. Ja już rozmawiałam z prezesem RPWiK-u. Przygotowujemy się na razie do naprawy, a myślę, że w niedalekiej przyszłości będziemy przygotowywać dokumentację, żeby taka z prawdziwego zdarzenia z wszystkimi pozwoleniami i wodnoprawnymi mogła kładka powstać, ale na ten moment nie ma teraz właściciela tej kładki, więc ale też nie chcemy jej zamykać. Zostanie ona naprawiona, przywrócone będzie bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców. Też się boję, jak uniknę. Taka jest prawda. Naprawdę jest mocno niebezpieczne. Proszę bardzo. Jak to wygląda z tą segregacją śmieci u nas w Dzierżoniu przez ostatni rok? Wiem, że to tak cudownie nie wygląda. Proszę Państwa, temat rzeka. Ale tak pokrótce. To nie wygląda to dobrze. Wygląda to bardzo źle. Wygląda to źle, tak. 90%, które zaświadcza, że segreguje, to myślę, że z tych 70% może 30% prawidłowo segreguje. No, bo w segregacji nie ma. To jest w opłakanym stanie. Trzeba cały czas nad tym pracować, trzeba edukować, trzeba szkolić, żeby to wyglądało u nas lepiej, żeby to funkcjonowało lepiej i przynosiło jakieś tam wymierne rzeczy. Dziękuję. Panie przewodniczący, kolega mi przypomniał o tym lustrze. Mieszkańcy Zolesła Brug pisały już dawno, może ze 2 lata temu do pani burmistrz pisma, żeby postawić lustro koło tego sklepu, koło baniowi, bo tam jest przejście blisko tego zakrętu i jak dzieci idą, znaczy ze szkoły sobie tam czy różnie, do sklepu, po zakupki, to jak wejdzie na przejście, a samochód, wiadomo, jak jeden jedzie 40, to by tam zdążył, ale jak jedzie szybko, to tam już nieraz doszłby do wypadku. I tam taki wniosek pisałem, to ucichło, żeby to wziąć pod uwagę, żeby tam też może te lustro postawić. Bo tam już niektórzy słyszałem, tu mi mówili w gminie, nie wiem czy są do tego tak zobowiązani, że to przejście nie powinno być, bo ono jest za blisko zakrętu. Ale jest i powinno być. I chyba łatwiej postawić lustro i jak będzie dalej, żeby było bezpiecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałam powiedzieć, że z nami jest też radny powiatowy, dwóch nawet, tak? No tak, tak, po drugiego pana już nie widzę, więc myślę, że tutaj będę prosiła o wsparcie. No jak najbardziej, jak najbardziej. Także będziemy działać ku wspólnemu dobru. Kolega bardziej myślę, że nam będzie nam pomagał. No jak najbardziej. No. Szanowni Państwo, czy są jeszcze wolne wnioski i pytania? Nie widzę, zatem przechodzimy do punktu 24. Komunikaty przewodniczącego Rady Miejskiej. Szanowni Państwo, do biura rady wpłynęło pismo. Pan Zbigniew Przybysz, Dzierżgoniu, Zatrzyma 6, przewodniczący Rady Miejskiej w Dzierżgoniu, pan Ryszard Świder. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ustawa o samorządzie gminnym, artykuł 15, punkt 1, zastrzeżenie artykułu 12. Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada Gminy. Interpretacja przez pana i radnych związanych z panem i panią burmistrz artykuł 24 punkt 3 ustawy o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta, ogranicza lub praktycznie uniemożliwia pełnienie funkcji kontrolnej przez radnego poprzez upublicznianie pytań, nagłaśnianie problemów. Uzasadnieniem mojego twierdzenia niech będzie tak zwana odpowiedź pani burmistrz Jolanty Szewczun na moją interpelację, zapytanie 23 listopada. Jakie to działania podejmie burmistrz Dzierżgonia, by doprowadzić do naprawienia szkody w firmie komunalnej, jaką jest Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. i odzyskania pieniędzy w kwocie 500 tysięcy złotych? Odpowiedź 4 grudnia 2018 roku. Odpowiadam panu na podstawie pytania. Rada Nadzorcza Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. jako organ kontrolny zarządu nie stwierdziła, aby była prezes, nieprawda, Jolanta Szewczun nie była prezesem RPI, wyrok SKO
Jolanta Szerczyn wyrządziła szkodę spółce. W związku z powyższym druga część pytania jest bezprzedmiotowa. Podpis burmistrz Dzierżonia Jolanta Szerczyn. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pytanie nie brzmiało co, kiedy oraz jakim dokumentem, na przykład uchwałą. Jeśli tak, to gdzie ona jest, a jeśli tak, to jakiej podstawie prawnej stwierdziła Rada Nadzorcza RDIS-A. Przecież zgodnie z kodeksem spółek handlowych Rada Nadzorcza sprawuje funkcje kontrolne i nie ma prawa stwierdzić, czy też wydać wiążących poleceń zarządowi spółki. Dla przypomnienia, zarząd RDIS-A do odwołania prezesa Leszka Starnowskiego był zdecydowanie za próbą odzyskania pieniędzy i skierował wniosek do prokuratury w sprawie prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa przez osobę powołującą się na to, iż pełniła funkcję prezesa zarządu RDIS-A, artykuł 286 kodeksu karnego. Czy naprawdę pan przewodniczący Rady Miejskiej bieżącej kadencji, pani skarbnik nie widzą konfliktu interesów między burmistrzem Jolantą Szerczyn, a burmistrz Jolantą Szerczyn, która wydaje polecenia właścicielskie rodzinie Radzie Nadzorczej, przewodniczący Rady Nadzorczej to skarbnik gminy, a burmistrz Jolantą Szerczyn, która doprowadza do odwołania sprawnego zarządu RDIS-A i powołania na to stanowisko osoby nie mającej żadnego doświadczenia w tzw. instytucjach finansowych. A panią Jolantą Szerczyn, która powołując się na to, już była prezesem zarządu RDI, uzyskała nienależną jej koszyk w wysokości kilkuset tysięcy złotych, a tym samym doprowadzała do szkody w firmie, której mieszkańcy gminy Rymina ma ponad 90% udziału. Burmistrz Dzierżonia stosowała się do zapisów ustawy o samorządzie gminnym, artykuł 24 punkt 7, nie umieściła swojej interpelacji 23 listopada na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty nie odpowiedziała na postawione przeze mnie interpelacji pytania. Jako radny nie mam nawet możliwości zapytania się zarówno pana, jak i pani burmistrz, dlaczego. W związku z tym, iż działania pana i radnych, pana wspierających uniemożliwiają mi wypełnienie ślubowania złożonego przeze mnie z dnia 19 listopada 2018, zmuszony jestem zrezygnować z pełnienia zaszczytnej funkcji radnego Rady Miejskiej w Dzierżoniu z dniem otrzymania przez pana tego pisma. Podstawowe założenia instytucji demokratycznych jest służebna rola wobec wyborców. Ograniczenie komunikacji tak zwaną władzą poprzez obowiązek składania pisemnych pytań do burmistrza, radnych, pracowników Urzędu Miejskiego. Pytanie jest jawną kpiną z wyborców. Dzierżoń, 18 grudnia 2018 roku, podpisany Zbigniew Przybysz. PS, proszę o odczytanie pełnej treści mojej rezygnacji na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Dzierżoń, co uczyniłem w niniejszym. Szanowni Państwo, uważam, że rolą przewodniczącego Rady Miejskiej nie jest komentowanie. Natomiast, ponieważ zostałem tu jakby wywołany do tablicy, pozwolę sobie tylko na bardzo krótki i merytoryczny komentarz. Otóż nie wiem, z czego to wynika. Może pan radny Przybysz, pełniąc tak zaszczytną funkcję jak przewodniczący Rady Miejskiej w Dzierżoniu, na skutek swojej nieobecności, ponieważ ja podpisałem tą uchwałę, która weszła w życie w 2015 roku. Była to uchwała nr 4/29/2015 Rady Miejskiej w Dzierżoniu z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia statutu gminy. I ten statut, gdyby pan wtedy przewodniczący, a obecnie pan radny, dokładnie przeanalizował i doczytał, to paragraf 40 punkt 4 mówi: interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce przewodniczącego rady i odpowiedź na interpelację otrzymuje się w ciągu 21 dni, natomiast na zapytanie w ciągu 14 dni. To jest mój jedyny komentarz. Uważam, że najbardziej merytoryczny, jaki może być. Natomiast jeśli chodzi o drugą część dotyczącą tego, że nie zostało to zamieszczone, nie jest to zgodne z prawdą. Każdy może wejść na VIP, gdzieś go, i tam jest dokładna data, godzina i przez kogo dany dokument został zamieszczony. To jest
mój cały komentarz do przedstawionego pisma radnego Przybyszy. Szanowni Państwo, korzystając już z tego, że jestem przy głosie, chciałbym wszystkim mieszkańcom miasta, wszystkim mieszkańcom naszej gminy, wszystkim Państwu w imieniu całej Rady Miejskiej w Dzierżoniu, w imieniu całego samorządu, w imieniu pani burmistrz, w imieniu wszystkich pracowników złożyć wszystkiego dobrego w tym zbliżającym się roku 2019. Mam nadzieję, że ten rok będzie obfitował przede wszystkim wiele sukcesów, które odbiją się tym dobrym dla wszystkich mieszkańców naszego miasta i naszej gminy. Myślę, że moje koleżanki i koledzy z ogromną ochotą przyłączą się do takich życzeń, które jeszcze raz bardzo mocno chciałbym skierować wszystkim Państwu. Życzymy przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, no i oczywiście życzymy sukcesów dla naszego miasta i dla naszej gminy. Ponieważ wyczerpaliśmy porządek obrad, zamykam czwartą sesję Rady Miejskiej. Dziękuję Państwu za przybycie.